Jesteśmy w Andrychowie, w Izbie Regionalnej Ziemi Andrychowskiej, która prowadzi Chłopską Szkołę Biznesu. To nazwa wystawy, która powstała w Izbie, a mówi ona o unikalnej, wyjątkowej historii andrychowskich chłopów. Chłopów pańszczyźnianych, którzy w XVIII wieku prowadzili własne firmy. To znaczy zakładali spółki handlowe, tak zwane kolegacje, gdzie wspólnikami byli koledzy. Koledzy gromadzili materiał, przygotowywali wyprawy handlowe, zlecali budowę wozu kowalowi, czy też kowalom, którzy pracowali z kołodziejami, z telemachami i rymarzami. I dopiero taka grupa rzemieślników, grupa chłopów, mogła zorganizować taką dużą wyprawę. Produkowali płótna lniane i eksportowali je do miast całej Europy, do Stambułu, Barcelony, Hamburga. Jedną z przyczyn rozwoju przedsiębiorczości w Andrychowie w XVIII wieku byli nowi właściciele tych dóbr andrychowskich. Oni właśnie wprowadzili tak zwane zakupieństwo, czyli możliwość posiadania ziemi przez chłopów. Dzięki temu chłopi mogli brać kredyty i rozwijać w ten sposób działalność gospodarczą. Tak to się dzieje dzisiaj. A po drugie, dzięki temu, że mieli własną ziemię, pan nie bał się, że mu uciekną z jego dóbr, więc mogli podróżować. W ten sposób bogacił się pan, który zbierał świadczenia, i bogacili się również chłopi, którzy mogli rozwijać działalność gospodarczą. Rozkwit ośrodka na tak szeroką skalę, prowadzenie handlu zagranicznego przez chłopów właśnie, było właśnie rzadkim, właściwie unikatowym zjawiskiem w skali Polski, a być może nawet Europy. Współpraca jest podstawą przedsiębiorczości. I ciekawe, czy dzisiaj ta przedsiębiorczość andrychowska jest dalej tak mocna jak w XVIII wieku. Postanowiliśmy to sprawdzić i andrychowska młodzież, która interesuje się filmem, postanowiła zrobić film dokumentalny na temat przedsiębiorczości współczesnej w Andrychowie. Czym dla pana jest przedsiębiorczość? Jak pan rozumie to słowo? No, rozwijanie się, rozwijanie własnego interesu, majątku albo domu, w sensie tak dalej. Najbardziej to jest przedsiębiorczość, mi się kojarzy z rozwijaniem własnego działalności jakiejś gospodarczej. To jest też przedsiębiorczy, potrafi coś zaradzić, coś zorganizować. Nie? W interesie? No. Szybko, tak się to mówi. Reakcja, czy jak to... No w ogóle pierwsze skojarzenie, jak pan słyszy przedsiębiorczość, co panu przychodzi na myśl? Obrotny facet? O, na przykład, co jeszcze? No co, z pomysłem? No i żeby się nie bał teraz, nie? Inicjatywa, przedsiębiorczość, spryt życiowy. Czym dla pani jest przedsiębiorczość? Takie skojarzenia pierwsze, szybciutkie. O Jezus, nie, to może tu koleżanki to wszystko tak było. My do pani skierowani z pytaniem. Co pani się kojarzy z tym słowem? Ja się z tym słowem kojarzę sobie najbardziej. Czyli przykład kobiety, która sobie na przykład układa kwiatki o 8 rano w tak piękny dzień jak dzisiaj. A oprócz tego przedsiębiorczość różnie może być rozumiana. Może być rozumiana jako pomysłowość, jako umiejętność wdrożenia tych pomysłów później w życie. Jaka pracowitość różnie, również poniekąd. A przedsiębiorczość w tym mieście? Honor miasta uratować, powiedzieć coś miłego o przedsiębiorczości w tym mieście. Ludzie sobie radzą jak mogą. A czy słyszała pani może o Chłopskiej Szkole Biznesu? Pojęcia zielonego nie mam. Co to znaczy? Mogę sobie to zinterpretować po swojemu, ale nawet nie będę próbować. Nie słyszałam. Dobrze, dziękujemy bardzo. I nie uratuję honoru miasta. Ale tylko dlatego, że ktoś był mało przedsiębiorczy i nie zrobił odpowiedniej reklamy do tego, żebym wiedziała, co to jest to, o co mnie pytacie. Przedsiębiorczość kojarzy mi się z czymś, co wytwarza jakieś pewne dobra lub też usługi dla ludności, które wszyscy konsumujemy. Uważam, że w Andrychowie warto inwestować, ponieważ gmina się rozwija, powstała strefa przemysłowa, o której na pewno Państwo słyszeli. Zresztą widać, że rynek
dość chłonny i jest tutaj wiele miejsca do inwestycji i wiele potrzeb. Cech jest zrzeszeniem rzemieślników i przedsiębiorców. Są to zazwyczaj małe lub bardzo małe zakłady, bardzo często rodzinne. Przede wszystkim świadczące usługi dla ludności, jak również produkujące różne wyroby. Do cechu może przynależeć osoba, która zatrudnia poniżej, osoba lub przedsiębiorca, która zatrudnia poniżej 50 osób. Mogą to być również członkami cechu, mogą być również spółki prawa handlowego. Cech, z uwagi na to, że jest cechem rzemiosł różnych, szkoli uczniów w wszelakich zawodach, bodajże na dzień dzisiejszy chyba 19 zawodów, o ile dobrze pamiętam. Od branży spożywczej poprzez branżę budowlaną, motoryzacyjną jest mnóstwo tych zawodów, może wymienię kilka. Piekarze, cukiernicy, stolarze, stolarze budowlani, stolarze meblowi, mechanicy samochodowi, lakiernicy samochodowi, blacharze, fryzjerzy. Oj, wszystkich nie pamiętam, ale jest naprawdę tego sporo. Osoba, która rozpoczyna naukę zawodu, po 3 latach zdając egzamin czeladniczy, otrzymuje tytuł czeladnika. Natomiast w późniejszym etapie, jeżeli pracuje w tym samym zawodzie, przez okres co najmniej 5 lat może starać się o tytuł mistrza. Cech jest organizacją samofinansującą się. Utrzymują się ze składek członkowskich, jak również prowadzimy działalność gospodarczą, wynajmujemy pomieszczenia użytkowe, prowadzimy różne szkolenia, a także pomoc sekretarską, czyli taką pomoc zbiorową dla dorobnych przedsiębiorców. Cech stara się pozyskiwać dla swoich członków zlecenia. Jesteśmy teraz na etapie łączenia naszego cechu, może łączenia za dużo powiedziane, ale bardzo ścisłej współpracy z cechu ze Stowarzyszeniem Przedsiębiorców Małopolskich. W związku z powyższym chcemy tworzyć tak zwane grupy organizacyjne, które mogą przejmować większe zlecenia, które wykonywałoby kilka drobniejszych firm. Moja rodzina od dawien dawna wywodzi się z rzemiosła. Już mój dziadek prowadził stolarnię. Mój ojciec prowadził zakład samochodowy. Zresztą ja też teraz również to robię. Natomiast ojciec również był jednym ze współzałożycieli cechu w Andrychowie i tak tradycją rodziną nakazała, aby w tym kierunku iść. Czy według pana Andrychów jest takim miastem przedsiębiorczym? Można go do takich zaliczyć? Chyba nie. A dlaczego? Powoli się staje, tak myślę. A pan dlaczego sądzi, że nie? Jakieś argumenty? Nie ma w ogóle tutaj... Nie wiem, no. Nic się tu nie dzieje. Dla mnie też przedsiębiorczość to jest to, że mogę sam dysponować swoją pracą, swoimi postanowieniami, decyzjami i na swój rachunek robić interes. Patrząc na dzień dzisiejszy, to jeżeli chodziłoby o produkcję, to Andrychów raczej jest niezbyt korzystnym. Natomiast jeżeli by chodziło o rozwój turystyki czy jakieś usługi, to ma perspektywę. W tym roku minęło mi 25 lat firmy. Było to 30 marca 1980 roku. No, zaczynaliśmy w małym warsztacie dwuosobowym z małymi maszynami. Robiliśmy małe usługi dla ludności i później systematycznie rozwijaliśmy działalność poprzez produkcję kooperacyjną ze spółdzielnią, z innymi zakładami, które istniały wtedy, bardzo dobrze pracowały i działały na terenie Andrychowa. No, tak się to ciągnęło do lat 90. i było załamanie, jak zwykle u nas w kraju, ze zmianami. Był pewien okres zawahania się, jak gdyby, i spadku działalności. Dopiero znowu pod koniec 90. lat połapaliśmy nowe kontrakty za granicą. Wymieniliśmy park maszynowy na nowocześniejszy. No i od tej pory jakoś udaje nam się
działać. No, u nas w firmie zajmujemy się obróbką skrawaniem, to znaczy robimy na zamówienia klientów gotówek i rysunków detale, które są obrabiane metodą toczenia, frezowania, szlifowania. Wszystko, co się wiąże z obróbką metalu. Można robić metale kolorowe, jak i stal i żeliwo. Od już parę dziesięciu lat szkolimy uczni. Na dzień dzisiejszy mamy około 183 uczniów wyszkolonych. Aktualnie mamy 7 uczniów na pierwszym roku, 3 na drugim. I w związku też z tym musimy należeć do cechu, bo od 2 lat jest uchwała, gdzie rzemieślnicy, którzy szkolą uczniów, mają obowiązek przynależności do cechu. Chociaż według mnie to uważam, że zawsze każdy rzemieślnik powinien należeć do organizacji, zwłaszcza swojej cechowej. I pewnym błędem było w latach, właśnie na początku lat 90. zniesienie ustawy o obowiązkowym przynależności do cechu rzemieślników. Tak się składa, że akurat 90% naszej produkcji to jest na eksport. Robimy dla firm niemieckich. No i na dzień dzisiejszy to nas też troszeczkę bije, jak to się mówi, po kieszeni, bo euro, jak wiecie, drastycznie leci na dół. No i nie wiem, jak to będzie do końca roku wytrzymać, jeżeli się nie da uzyskać zmiany ceny, albo nie zatrzyma się ten nakręcanie spadku euro, czyli sztucznego wzmacniania według mnie złotego. Od dziecka mi się te konie podobały. No i jeżeli patrząc pod tym, to właśnie w tamtym okresie czasu było niemile widziane, żeby ktoś miał konie pod siodło i zajmował się tymi rzeczami. No dopiero teraz, jak w tych czasach nastąpiła taki przełom, bądź zachęta ze strony władz i tego, żeby rozszerzać działalność turystyczną i konną, no to postanowiłem zrealizować to marzenie, zwłaszcza, że córka się też bardzo pasjonuje koniami, więc już mam do pomocy kogoś i mam, jak to się mówi, dla kogo. I tak połączyłem, jak to się mówi, przyjemne z pożytecznym. Ponieważ chcemy konie, oprócz tego, że jeździmy, budujemy ośrodek turystyczno-wypoczynkowy, gdzie prowadzi się naukę jazdy i czasy w siodle. No my na dzień dzisiejszy mamy 15 koni. Są to konie z rasy huczyńskiej. A to dlatego względu, że hucuły według mnie i według wszelkich teorii są jednym z najlepszych koni do uprawiania turystyki górskiej. Inne ośrodki, na przykład patrząc na ośrodki na Mazurach czy w Bieszczadach, to tam, gdzie prowadzi się turystykę konną na zasadzie w czasu w siodle tak zwanych, no praktycznie no, jest to samofinansujące się, przynajmniej jak już nie za dużo trzeba dopłacać. No, nadmiernych zysków na tym nie ma, bo wiadomo, że to są różne okresy uzależnione i pogodą i innymi rzeczami, także to nie można zaplanować tak jak na przykład u mnie w warsztacie, gdzie jak jest zamówienie, to przerobimy w ciągu 8 godzin tyle sztuk i można to w miarę zaplanować. Natomiast tam no, przy koniach to się już nie da, jak w turystyce. Polski Inkubator Przedsiębiorczości jest instytucją mającą na celu pomaganie przedsiębiorcom z gminy Andrychów. Pomaga szczególnie młodym przedsiębiorcom, którzy dopiero co otwarli swoją działalność gospodarczą. Obecnie w inkubatorze znajduje się 25 firm. Firma nazywa się Mambotex. Istnieje od 1,5 roku. Szyjemy na eksport przeważnie w 90% bieliznę pościelową i stołową. Z inkubatora może skorzystać nowo powstała firma lub firma działająca 3 lata na rynku, dlatego że inkubator jest miejscem, które ma na celu wspieranie tych firm w pierwszych okresie działalności tej firmy. Czyli firma, która działa już kilka lat na rynku, no nie powinna iść do inkubatora, bo sama nazwa inkubator wskazuje na to, że firma ma się tu wyinkubować, czyli ma stanąć na nogi. A jakieś, zna Pan może tradycje, historie związane z przedsiębiorczością w Andrychowie na przestrzeni wieków? No to ASSPB powstało, WSW, przemysł kwitnął, no teraz raczej gorzej. W Andrychów przed wojną, do 1939 roku, w Andrychowie praktycznie nie istniały żadne zakłady o charakterze maszynowym, metalowym. Andrychów był monokulturą bawełnianą, jak wiadomo, zakłady czaczowiczki istniały od 1907 roku. Natomiast sprawa się trochę zmieniła w czasie wojny, bo w czasie wojny taki niemiecki przemysłowiec, który nazywał się Schirberg, Walter Schirberg, uruchomił w Andrychowie
uruchomił w Andrychowie produkcję pomp wtryskowych do silników lotniczych. Ta fabryka w Andrychowie nazywała się Aerostal. W czasie okupacji zarówno w firmie Aerostal na miejscu, jak i mnóstwo Andrychowian było wywiezionych do pracy przymusowej w przemyśle najczęściej zbrojeniowym niemieckim, bo taki był najczęściej powód wywożenia ludzi. I ci ludzie nauczyli się fachu takiego jak ślusarz, tokarz, frezer. I oni chcieli dalej w tym samym fachu pracować w Andrychowie. I dlatego, jak wojna się skończyła, jak wrócili ci ludzie z robót przymusowych, no to część Andrychowianów zaczęła od, czy Andrychowiaków, nie wiem jak to się lepiej, jak to lepiej powiedzieć, zaczęła odbudowywać zakłady bawełniane, bo one były spalone przez Niemców podczas ucieczki Niemców. Natomiast część postanowiła założyć właśnie taki zakład, który by odpowiadał im, ich nowym aspiracjom. I ten zakład to właśnie był, można powiedzieć, pierwociny Andorii, to znaczy państwowe zakłady metalurgiczne. I co ten zakład produkował? Ano ten zakład produkował to, co było najbardziej potrzebne w wygłodzonej Polsce, to znaczy maszyny młyńskie. Ta produkcja taka tych maszyn młyńskich trwała mniej więcej rok, może dwa lata. I następnie w zakładzie zaczęły być produkowane silniki S-80. To był silnik dwusuwowy, benzynowy, do napędu motopomp strażackich. Tu właśnie jest taka ewolucja z daku fabrycznego. To znaczy pierwszy to jest Państwowe Zakłady Metalurgiczne. Potem jest wytwórnia sprzętu mechanicznego. I następnie, o czym zaraz będę mówił, zmienił się profil produkcji w zakładzie i powstała wytwórnia silników wysokoprężnych w Andrychowie i pod tą nazwą właściwie dotrwała do swojej likwidacji, tylko zostało dodane słowo Andorii. Nastąpiło po roku 1989, nastąpiło otwarcie rynku polskiego dla wyrobów zagranicznych, a szczególnie szczególne znaczenie w tym przypadku miało to, że można było sprowadzić bardzo tanio relatywnie używane maszyny budowlane, rolnicze, mówię o kombajnach, mówię o koparkach, mówię o ładowarkach z zagranicy, z krajów zachodnich. I te maszyny były tak tanie, te urządzenia były tak tanie, że po prostu nie wytrzymywali konkurencji producenci nowych urządzeń polskich. Jeszcze była taka próba, jak gdyby, nie wiem jak to powiedzieć, może nawet można powiedzieć o reanimacji, polegająca na tym, żeśmy weszli na rynek samochodów dostawczych. Była fabryka w Lublinie, która produkowała najpierw takie znane samochody Żuk, a potem samochody Lublin. Tych samochodów w Lublinie praktycznie wyłącznie był stosowany silnik Andorii. Ta fabryka też nie po prostu splajtowała i to po prostu nie było dla kogo produkować, taka jest prawda. A na pewno taką przyczyną podstawową jest to, że w Polsce nigdy nie było takiej tendencji do słusznego wydatkowania pieniędzy na rozwój wyrobów. Andorian Mod powstała praktycznie jako spółka kilku właścicieli, którzy chcieli uratować to, co pozostało jeszcze z Andorii, starej Andorii. Pracując na tych samych maszynach, na tych samych halach, można było, dzierżawiąc maszyny, kontynuować produkcję. Czyli z 5000 pracowników, którzy pracowali, przy zaniku produkcji praktycznie zostało 1000 osób w 5 spółkach, czyli Andoria Mod, Andoria Diesel, odlewnia i obróbka mechaniczna, czyli wały korbowe. 7 lat Andoria Mod rozwijała zakład. Niestety skutek sprzedaży części zakładu połowę musieliśmy opuścić. Oczywiście ze zmianą ilości pracowników prawie pół zakładu w wyniku przetargu kupił Zasław, który na tej najnowszej hali i hamowni produkcję uruchomił, produkcję naczep do tirów.
W tym roku praktycznie, na początku roku, firma Gwarant wykupiła od nas, ponieważ brakło, załamał się na tyle sprzedaż, że nie mieliśmy pieniędzy na utrzymanie, ale równocześnie dbając, żeby się dalej rozwijała firma i nie chcąc zaprzepaścić to, co już my osiągnęli, całość sprzedawaliśmy firmie Gwarant, która jest korporacją łączącą kilka już kuźni, odlewni i inwestującą w przemysł mechaniczny na tym terenie południowej Polski. Chłopska Szkoła Biznesu, ja może do nazwy bym nie przywiązywał uwagi. Bo nazwa po prostu dzisiaj ktoś wymyśli, jutro go zwolnią z pracy i biznes idzie. Chłop się sam obroni, chłop umie sam robić. I sobie chłop sam po prostu tego. Tylko, że dla chłopów są coraz trudniejsze czasy. Ziemia przestała mieć wartość, jedynie ziemia budowlana ma wartość. Plony chłopi nie zbierają, trawa leży na polach. Nie ma komu tego dać. Krowy wybili, jałki wybili, wszystko. Po prostu lepiej jest po prostu kupować niż produkować. No więc chłopska szkoła biznesu może się ograniczyć do agroturystyki, do tego, w czym jesteśmy dobrzy w tej chwili, co przynosi zysk. Zresztą każdy, który ma interes, myśli o tylko jednym. O uzyskaniu jakichś efektów swojej pracy, zysku. No i to właściwie zmierza ku temu. Przedsiębiorczość jest to nie nowe pojęcie, jest to stare pojęcie, jak handel istnieje, jak świat istnieje po prostu. Z tym, że się ono zmieniało. Zmieniało się różnie. Inne było przed wojną, inne jest teraz. Inne po prostu jest wtedy, kiedy się handluje zyskiem, bez zysku. Trudno powiedzieć dzisiaj, kto ma jakiś w tym interes. Interes jest jeden, żeby sprzedać i kupić. I to jest przedsiębiorczość po prostu, ona się różnie rozwijała tu, w tym domu właśnie, tu w Andrychowie. Ci ludzie handlowali wszystkim, czym się dało. A zyski, nie mówiło się zawsze o zyskach, mówiło się raczej o tym, raczej o stratach. Bo Polacy nie mieli głowy do interesów, trzeba przyznać. Moja rodzina całe życie handlowała, tak z tego wynika, przynajmniej z tradycji, z zakumanych dokumentów. No po prostu mieli tartak, mieli młyn, byli ogromnie bogatymi ludźmi, to znaczy byli ziemianie. To byli ziemianie, którzy mieli dobre tradycje, które czerpali po prostu z pokoleń, bo to handlu też się nie da zrobić, czy biznesu nie da się zrobić w jednym pokoleniu. Smutny koniec nastąpił, smutny koniec, ponieważ i uwarunkowania fiskalne, i uwarunkowania ustrojowe zmieniały to wszystko. Dziś, mimo że ja mam w tej chwili w muzeum 1000 m² pod dachem, to jest ogromnie dużo. Proszę sobie wyobrazić tak porównywalnie, że mieszkanie w bloku średnio to ma 30 m². No więc jeśli ja mam 1000 m pod dachem, no to był duży majątek. A wynik tego jest opłakany. No opłakany. Dopiero ja się próbuję oczepać i zdźwignąć z tego wszystkiego. A czy mi się uda? Nie wiem. Otwarcie muzeum spowodowało jedno. Moje przywiązanie do tradycji, do historii, do wszystkiego, co niosło, było nośnikiem rozwoju tego miasta, rozwojem tej rodziny, rozwojem po prostu stosunków społeczno-gospodarczych w naszym mieście. Dlatego też chciałem jeszcze zachować, uratować to, co się da. W tej chwili na wsi polskiej są tak straszne zniszczenia, wszystko niszczą. To, co miało tradycję, to, co miało kiedyś wartość jakąkolwiek, dzisiaj zostało przez złomiarzy rozgrabione, sprzedane na punktach skupu. Szkoda tego, szkoda po prostu, patrzymy z taką nostalgią i tęsknotą za tym, co było andrychowskie, co było wiejskie, z czego po prostu się wywodzimy, z naszych korzeni. I te korzenie po prostu są niszczone. Próbują niektórzy odtworzyć, ale to jest już sztuczne. Bo jeżeli się kupi na giełdzie w Krakowie jakiś element, to on już jest sztuczny. Natomiast tutaj chcę na tych wszystkich tych po prostu posiadanych dokumentach, przedmiotach, sprzętach zrobić muzeum, gdzie by młodzież, można pokazać młodzieży, jak to mniej więcej wyglądało kiedyś, jak to wygląda teraz. I ta skala porównań pomiędzy tym, co było, a tym, co jest, to właściwie przynosi duży efekt dydaktyczny, dlatego te szkoły dużo korzystają. Średnio tu u mnie
Rocznie jest 1500 osób, głównie ze szkół, ale i z kraju, i z zagranicy przyjeżdżają tutaj, no żeby po prostu przypomnieć sobie, podziwiać to, co było, to, co minęło, to, czego już nie ma.